to moc. Ekspres pomorski powinien wynurzyć się za zakrętu pod Wrześnicą, wszędnąć i zniknąć jako ciemny punkcik na niedzinie sławieństwa. Czy to sławno? Czy to pani pociągała za hamulec bezpieczeństwa, madam? Zawsze pociągam za hamulec bezpieczeństwa. Protestuję stanowczo. W tym kraju nigdy nie używa się hamulca, nawet w przypadku niebezpieczeństwa. Punktualność według rozkładu jazdy jest to najwyższą zasadą. Czy mogę prosić o wyjaśnienie? Jesteśmy jednak sławni, Anno. Poznaję tę smętną dziurę. Tam w oddali sławieński las ze strumieniem, w którym już sobie łowić te ryby, strągi i szczupaki, a na prawo stary młyn. Klara. To Hanna wzięła? A ty powiesz, Hanna jeszcze nie gotowa, nie młodzież. Ale już będę za nim matko, Barbara. Matko Boska, gdzie mój płat, lider, wnuczki. Czekam na wyjaśnienie, służbowo, w imieniu dyrekcji kolei. Posłała pani, jeżeli pragnęła pani odwiedzić Sławno, to proszę bardzo. Miała pani do dyspozycji pociąg osobowy z Gdańska 12.40. Przyjazd do Sławno 16.15. Co? Ten osobowy, który zatrzymuje się w Belcherowie, Lęborku, Słupsku i Wrześnicy? Wymaga pan ode mnie, żebym przez całe pół godziny tłukła się przez te okolice? Drogo pani za co zapłaci, madam. Ano, daję 1000. I 3000 na fundusz zapomogowy dla wdów po kolejarzach. No to niech go pan założy. Łaskawa pani jest panią Klarą za Hanasję. O, pardon. To zmienia zupełnie postać rzeczy. Oczywiście, że zatrzymalibyśmy się sławnie, gdybyśmy wiedzieli. Oto pieniądze, łaskawa pani, zwracam je. 4000.